Cześć, witajcie na moim kanale, Leszek Nowotarski z kanału Leno Music. Dzisiaj po przerwie kontynuuję cykl Leaks. Dzisiaj leak, który nosi numer roboczy 22. Jest to etiuda, moje solo oparte o standard jazzowy z lat 50. Clifforda Browna, który się nazywa Joy Spring. I na co dzisiaj chciałem tutaj zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, iż zastosowałem tutaj element, o którym już kiedyś mówiłem w moim poprzednim którymś leaku z kolei. Nazywa się to praca motywiczna. Jak zobaczycie, ten leak jest dość mocno skomplikowany, jak chodzi o harmonię. Jest bardzo dużo centr tonalnych, jest dużo modulacji, dużo takich przejść między akordami chromatycznymi. I to właśnie zainspirowało mnie do tego, aby zrobić taką etiudę polegającą na tym, iż przy wykorzystaniu kilku motywów muzycznych, właśnie polegających na tak zwanej pracy motywicznej, można zrobić ciekawe solo, można pobawić się trochę przy harmonii, natomiast przede wszystkim należy dany motyw nauczyć się możliwie w jak największej ilości tonacji. I tu właśnie jest to zastosowane, zatem teraz zapraszam Was do wysłuchania już mojego leaku nagranego z sekcją rytmiczną, a potem dla Was, jak zwykle, do ćwiczenia kilka chorusów już sama sekcja rytmiczna, a jeżeli nie chcecie, aby coś Was na tym kanale w przyszłości ominęło, to zasubskrybujcie proszę ten kanał, naciśnijcie sobie ten przycisk subskrybuj oraz ten dzwoneczek tutaj i wtedy macie pewność, że nic Was tutaj nie ominie. A teraz leak, który nosi nazwę leak numer 22, jest oparty o standard trębacza Clifforda Browna, który się nazywa Joy Spring. Miłego ćwiczenia! Thank you.